Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Państwem w pięknej Rabce. Dla mnie to jest wydarzenie zupełnie inne niż dotychczas, nowe. Ja po raz pierwszy jestem w Rabce, aż nie wierzę, że tak się dzieje. Rozmawiać będziemy, to Państwo wiedzą już z zapowiedzi, z programu o frazeologizmach u Brzechwy, ale obiecuję, że będzie nie tylko o frazeologizmach i nie tylko o Brzechwie. Wspomnę też o innych autorach, o Tuwimie oczywiście, bo skoro Brzechwa będzie naszym bohaterem, to nie można nie wspomnieć o jego koledze po piórze, czyli o Tuwimie. I będziemy też rozmawiać o wierszach inspirowanych czym innym niż frazeologizm. Bo chciałabym zacząć od takiego szerszego spojrzenia na pisanie w ogóle. Dzieci podczas spotkań pytają mnie niemal zawsze. Myślę, że to jest takie pytanie, które pojawia się na każdym spotkaniu. Skąd bierze się pomysły na książki? Skąd się je bierze? Z życia przede wszystkim, ale też z fantazji. Każdy, kto coś tworzy, czy pisze, czy komponuje, czy maluje, musi mieć fantazję. To jest nieodzowne narzędzie każdego twórcy. Te fantazje musi mieć też każdy, kto twórczość odbiera, czyli czyta książkę, słucha muzyki, ogląda ilustracje, obrazy. I co ciekawe, dzięki tej naszej fantazji i dzięki takiej niedosłowności sztuki, jaką jest literatura, każdy postrzega inny obraz. Kiedy autor opowiada o domku stojącym na wzgórzu i otoczonym lasem, to w wyobraźni każdego czytelnika ten domek wygląda inaczej, inny jest las, inne wzgórze, ba, czasami wręcz nasza wyobraźnia tworzy obrazy, które są inne, które są obrazami przeciwnymi do tego, o czym pisał autor. Autor mówi o iglastym lesie, a my widzimy tam brzozy i nie chcemy inaczej. To jest taka nasza umiejętność, z którą moim zdaniem wcale nie należy walczyć. Mamy prawo do tych swoich wyobrażeń, które są efektem naszych przeżyć, upodobań, zainteresowań, gustów. Z życia. Wiersze, bo o nich przede wszystkim będziemy rozmawiać, są czasami utworami wziętymi z życia. Czy tak zdarza się też Brzechwie? Myślę, że tak. I tu oczywiście nie mam na myśli takich tekstów jak Na Wyspach Bergamutach, ale już znany wszystkim Państwu, przeczytam tylko fragment tego tekstu. Państwo od razu będą wiedzieli, o czym mowa. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, o, proszę. To jest wiersz, który, myślę, że wszyscy się zgodzimy, jest z życia wzięty. Czy to samo robi Tuwim w swoich utworach? A zastanówmy się, czy ktoś z Państwa nigdy nie szukał na przykład telefonu, który właśnie trzymał w dłoni? Mnie się to często zdarza. Trzymam telefon w ręku i rozglądam się, gdzie on jest. Albo okularów szukam, które mam na własnym nosie, tak jak pewien pan. Hilary, jasne. Czyli jak Państwo widzą, u każdego z tych panów pojawiają się wiersze wzięte z życia. Mnie też się to czasami zdarza. W dzisiejszej audycji Radia Dzieciom wspominałam o stadzie moich zwierząt i to stado, a naprawdę jest ono dość pokaźne, to stado jest dla mnie często inspiracją do wierszy, a nawet do całych książek. Napisałam kiedyś książkę o kotach, to było dawno, dawno temu, to było, proszę Państwa, 11 kotów temu. Wtedy miałam tylko 2 koty, ale to właśnie pod ich wpływem, za ich sprawą napisałam książkę o tych miauczących stworzeniach. I w niej znalazł się też wiersz, który mówi o języku, bo ja też, podobnie jak panowie, którzy są bohaterami naszego spotkania, lubię pisać o języku. Najchętniej piszę o języku polskim. Ale oczywiście nie tylko. Kiedy książka traktuje o kotach, to wiersz znajdujący się w niej musi być wierszem o języku kocim. Gru. Mój kot gada. I to mądrze.
Po kociemu? Ależ skądże. Miau. Jest nazbyt oklepane. Gdy mój kot rozmawia z panem, konwersacja jest zazwyczaj dużo bardziej tajemnicza. Zwykle kot zaczyna gru, a pan zaraz i jestem tu. Kot znów pyta gru, 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 a pan szczerze dałem psu. Wtedy kotek gru, gru, gru. Pan więc biegnie ile tchu i przynosi swemu lwu pół parówki. Kotek gru. Pan już wie, smakuje mu. Tak gadają dzień po dniu pan koteczku, kotek gru. A ja myślę fiu, fiu, fiu. Mój kot gada i to mądrze. Po kociemu? Ależ skądże. Rzeczywistość, życie to inspiracja dla każdego piszącego. Wspomniałam, że drugą taką inspiracją, równie niezawodną i równie uniwersalną, to znaczy, mam tutaj na myśli fantazję, ta fantazja jest źródłem, z którego czerpią wszyscy znani mi piszący. Bez fantazji tworzyć się nie da, tak samo jak nie da się tworzyć, nie czerpiąc z życia. I to dotyczy również tych najbardziej fantastycznych dzieł literackich, takich jak powieści Lema, czy lubiany przez młodych czytelników Harry Potter. Wszędzie tam są elementy z życia wzięte. Fantazja. To jest to drugie źródło, o którym chciałam krótko wspomnieć, a potem przejdziemy już do inspiracji językiem. Czy panowie Julian Tuwim i Jan Brzechwa równie mocno inspirowali się fantazją? Myślę, że tak. Są takie wiersze, które dowodzą tego w sposób najbardziej jasny, najbardziej jaskrawy. U Tuwima powiedziałabym, że to jest wiersz Cuda i Dziwy. Nie wiem, czy państwo ten wiersz pamiętają? Pewnie tak, bo Tuwim dla dzieci, no właśnie. Często o to pytam czytelników i tych małych i dużych, ile waszym zdaniem Tuwim napisał wierszy dla dzieci? Ogromnie dużo, czy tak tylko ciut-ciut? I odpowiedź zwykle pada dużo, bardzo dużo. Ulegamy takiemu złudzeniu, dajemy się nabrać. Tych wierszy Tuwim dla dzieci napisał tylko tyle, ile było wagonów za słynną lokomotywą. Czy pamiętają państwo, ile ich było? Tak, a tych wagonów jest ze 40. I to tyle właśnie, 40 wierszy dla młodego czytelnika napisał Tuwim. Ze 40, bo czasami trudno jest taki wiersz sklasyfikować, powiedzieć jednoznacznie, to jest dla dzieci, a to nie, albo odwrotnie. 40 to naprawdę jest niewiele. Kiedy wchodzimy do księgarni czy do biblioteki, widzimy długie półki uginające się pod ciężarem książek z napisem Tuwim na grzbiecie. No i wtedy dajemy się nabrać. Ale kiedy zajrzymy do tych książek, okaże się, że w nich wszystkich powtarzają się te same wiersze. I naprawdę nie da się znaleźć ich więcej niż 40, a szkoda, prawda? Ten wiersz, o którym wspominam, też nie będę czytała całego, bo wierzę w państwa znajomość tych wszystkich tekstów, ale króciutko. Cuda i dziwy. Spadło kiedyś w lipcu śnieżek niebieski. Szczekały ptaszki, ćwierkały pieski, fruwały krówki nad modrą łąką, śpiewało z nieba zielone słonko. I tak dalej. A u Brzechwy, na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka znosząca złote jajka. Czyli jak państwo widzą, obydwaj panowie wyobraźnię mieli i to bardzo, bardzo bogatą. I obydwaj bawili się też językiem. Ale odnoszę wrażenie, że robili to inaczej. Gdybym miała tak krótko, w dwóch zdaniach scharakteryzować ich teksty, czy może wskazać różnice, to powiedziałabym, że Tuwim bardziej bawił się dźwiękiem, a Brzechwa bardziej wykorzystywał pewne frazeologizmy między innymi, ale też inne zjawiska językowe, te zjawiska leksykalne, niekoniecznie fonetyczne. Kiedy myślimy o Tuwimie, to jaki wiersz jako pierwszy przychodzi państwu do głowy?
Pewnie, że tak. I tam od razu słychać, jak ten pociąg jedzie, prawda? Jak ta lokomotywa ciągnie wagony, jak ciężko dyszy parabuch, koła w ruch. Tam słychać dźwięki, które towarzyszą toczącej się po torach lokomotywie. To zresztą dźwięk, który towarzyszył Tuwimowi przez całe dzieciństwo. Ptasie radio. Kolejny przykład takiego utworu, w którym słychać naturę, słychać te przekrzykujące się, kłócące, dyskutujące ze sobą ptaki. U Tuwima aż takich zabaw, przepraszam, u Brzechwy, aż takich zabaw dźwiękiem nie znajdziemy. Nie ma onomatopei tak wielu, nie ma tego dźwięku naśladownictwa, które znajdujemy u Tuwima. Natomiast jest dużo więcej tekstów fabularnych i myślę, że to jest to, co najmłodszemu czytelnikowi, poza rytmem tych tekstów, co najmłodszemu czytelnikowi się bardzo podoba. Ja zresztą sama pamiętam swój odbiór wierszy Brzechwy na różnych etapach własnego rozwoju. Kiedy byłam kilkuletnią dziewczynką, to goniłam za fabułą obecną w tych wierszach, a tak jak wspomniałam, te teksty są bardzo mocno sfabularyzowane i często z wątkiem romantycznym. To takie charakterystyczne dla Brzechwy. Natomiast później, kiedy troszeczkę podrosłam, to zauważyłam to, o czym też dzisiaj rozmawiać będziemy, to, że Brzechwa wspaniale bawi się frazeologizmami, grupami wyrazów, robi to w sposób przekorny, o czym też za chwilkę, i robi to bardzo, bardzo często w wielu swoich tekstach, a inaczej niż Tuwim, Brzechwa wierszy dla dzieci napisał całe setki. Obaj bawią się językiem, to już wiemy. Wspomniałam tutaj o tym, że Brzechwa bardzo często sięga do frazeologizmów, sięga po te grupy wyrazów. Co to są frazeologizmy? Państwo pewnie to wszystko doskonale wiedzą, króciutko, więc powiedzmy sobie tylko, że to są połączenia wyrazów, ale takie połączenia, które nie zachowują się tak jak równania matematyczne. 1 + 1 to nigdy nie jest 2. We frazeologizmach, to znaczy słowa zmieniają swoje znaczenie. Kiedy mówię o zrobieniu kogoś w konia, to żadnego konia nie mam na myśli. Ta osoba zrobiona przeze mnie w konia nie będzie się potem witać z rozmówcami mówiąc ja. Mamy tutaj do czynienia ze zmianą znaczenia. Tą zmianą znaczenia Brzechwa bawi się na różne sposoby. Zdarza się, że wykorzystuje frazeologizm, dopuszczając do głosu jego znaczenie przenośne albo dosłowne, a często robi to w ten sposób, że w jednym tekście realizuje się i to dosłowne i to przenośne znaczenie grupy wyrazów, jaką jest frazeologizm. Zobaczmy na przykład, jak to wygląda w wierszu pod tytułem Żaba. Nie wiem, czy Państwo ten wiersz pamiętają, to już nie jest tak dobrze znany tekst, jak wspomniana wcześniej lokomotywa, czy pyta się radio kolegi Tuwima. Leczyła się, żaba leczyła, suszyła się, długo suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to. Agatko? Na sucho. Nie uszło jej to na sucho. Uszło jej na sucho czy nie? I tutaj właśnie na to pytanie chyba nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak chcemy na zwrot. Uszło coś komuś na sucho spojrzeć. Bardzo lubię też zabawę, którą wplótł Brzechwa w tekst wiersza Kokoszka, smakoszka. Jak Państwo pewnie pamiętają, szła z targu Kokoszka, smakoszka, spotkała ją pewna kumoszka i tak sobie te kumoszki rozprawiają, a jedna z nich mówi pod koniec wiersza: są ludzie, paniusiu kochana, co jajka już jedzą od rana. Nie dla mnie są takie rozkosze, bo jajek po prostu nie znoszę, powiedziała kokoszka. Podobnych zabaw w wierszach Tuwima i Brzechwy znaleźć można bardzo wiele. Jak już ustaliliśmy, zabaw frazeologizmami u Brzechwy jest dużo więcej.
Za chwilkę wrócimy do tych frazeologizmów, ale wcześniej chciałabym, żebyśmy troszkę porozmawiali o postaciach obydwu panów. Bo to, co ich łączy, to nie tylko fakt, że jednym tchem wymieniamy ich nazwiska, kiedy pytani jesteśmy o autorów wierszy dla dzieci. Brzechwa i Tuwim to są te nazwiska, które padają z ust chyba każdego z nas, kiedy odpowiadamy na takie pytanie. Co jeszcze ich łączy? Łączy ich, poza tym, że się znali, nie przyjaźnili się, nie znali się jakoś bardzo blisko, ale byli w podobnym wieku i zajmowali się podobnymi sprawami. Mam wrażenie, że mieli zupełnie inne charaktery. Brzechwa był osobą silną, śmiałą, pewną siebie, a Tuwim był chłopcem, a potem mężczyzną pełnym kompleksów, chorującym zresztą również na duszę z różnych przyczyn. Tu nie chciałabym go diagnozować, ale myślę, że to znamie, które miał na twarzy i to, jak do tego problemu podchodziła jego mama, na zawsze odbiło się na zdrowiu psychicznym tego chłopca, a potem już dorosłego mężczyzny, nigdy się z tego nie otrząsnął. Natomiast to, co ich łączy, to jest fakt, że oni nie chcieli pisać dla dzieci. Ani jeden, ani drugi. Obydwaj mieli zupełnie innego rodzaju ambicje. Chcieli być poetami, to prawda. Zaczynali bardzo wcześnie zabawę z poezją, czy zabawę w poezję, ale obydwaj marzyli, że zostaną autorami poezji lirycznej. Tuwimowi to się udało, bo oczywiście wiemy wszyscy, że Tuwim to nie tylko wiersze dla dzieci. Tuwim to też całe tomy tekstów zupełnie innego rodzaju, zupełnie innych gatunków literackich, ale choć to wiemy, to i tak na pytanie, kim był Tuwim, odpowiadamy, no jak to, autorem wierszy dla dzieci. To się stało troszkę wbrew intencjom Tuwima i stało się to już po jego odejściu z tego świata, po jego śmierci. Tuwim, kiedy odchodził, nie czuł się poetą piszącym dla dzieci i nie miał pojęcia, że my go dzisiaj w XXI wieku tak właśnie będziemy kojarzyć. Dlaczego tak się stało? Myślę, że każdy z nas miałby na to pytanie inną odpowiedź. Wszyscy, tak całkiem śmiało uogólniam, powtórzę, wszyscy w dzieciństwie czytaliśmy jego utwory i pewnie tak mocno zżyliśmy się z tymi tekstami, tak mocno one wdarły się w nasze wspomnienia, że trudno nam jest oddzielić od siebie te dwa fakty, te dwa określenia, Tuwim i wiersze. Wiersze oczywiście dla dzieci. Brzechwa też nie chciał pisać dla dzieci. Brzechwa chciał pisać tak jak jego kuzyn, Bolesław Leśmian, który zresztą pomógł Brzechwie wymyślić pseudonim, bo oni obydwaj panowie nosili nazwisko Lesman. Leśmian przepięknie to nazwisko spolszczył i chyba nie chciał, żeby jego młodszy o pokolenie kuzyn, wówczas piszący jeszcze nie najzgrabniej, nosił nazwisko, które można by było pomylić z jego własnym. Bo Leśmian już pod tym pseudonimem Lesman wówczas występował i Leśmian i Lesman to jednak bardzo bliskie sobie fonetycznie i ortograficznie nazwiska. Myślę, że Leśmianowi było nie w smak. To, o czym mówię, że ta bliskość, to podobieństwo nazwisk wcale mu się nie podobało. Nie chciał być mylony z tym 20 lat młodszym, nie najzgrabniej piszącym chłopakiem. I podpowiedział Brzechwie, by wybrał sobie jakiś pseudonim. Jaki? Długo nad tym obydwaj panowie myśleli i w końcu Leśmian powiedział Jankowi, a może Brzechwa? To takie ładne, opierzona część strzały. Szybciutko Brzechwa podchwycił ten pomysł i tak to został Brzechwą. Ale ów Brzechwa jeszcze chciał być poetą lirycznym. Aż któregoś lata, bardzo deszczowego lata, podczas pobytu na wczasach zakochał się, tak głosi plotka, ale ja chcę w tę plotkę wierzyć, zakochał się w pani, która była nauczycielką w przedszkolu. I to dla tej pani zaczął pisać pierwsze wiersze i te wiersze nareszcie zaczęły się wszystkim podobać. Co, że wszystkim to mało ważne. Ważne, że spodobały się Leśmianowi, temu tak krytycznie nastawionemu do Brzechwy.
I skoro takim zainteresowaniem cieszyły się te teksty, no to Brzechwa tak pomalutku, powolutku zaczął zastanawiać się, czy nie jest to droga właściwa, czy to nie tę drogę powinien wybrać. Także on, Brzechwa, tę decyzję podjął, choć troszeczkę wbrew swoim wcześniejszym planom, ale podjął i przez ostatnie dekady życia pisał dla dzieci i jako ten piszący dla dzieci był znany. Z Tuwimem było inaczej. Tuwim był bardzo znaną postacią, zwłaszcza w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego, ale był znany jako kabareciarz przede wszystkim, autor tekstów do kabaretów, do sztuk teatralnych, jako osoba też udzielająca się bardzo towarzysko intensywnie, ale nie jako autor książek dla dzieci. Proszę Państwa, zastanawiam się tutaj też nad tym, czy panowie nawzajem polubiliby swoje wiersze, bo oni są przez nas bardzo często myleni. Nie wiem, czy Państwu zdarzyło się pomylić autora na wiersz Tuwima, powiedzieć, ach, to jest Brzechwy i odwrotnie. Mnie się to czasami zdarza mi się zastanawiać. Pojawia się taka myśl, a zaraz, to na pewno był Brzechwa, a nie Tuwim? Natomiast nieraz, kiedy rzucam takie pytanie podczas spotkania autorskiego, słyszę odwrotną odpowiedź. Słyszę odpowiedź, która wskazuje niewłaściwego autora. Panowie więc są myleni, myślę, że z tym faktem nie ma co dyskutować. Jak Państwo myślą, czy oni by się obrażali za to, że ich mylimy? Czy byłoby to dla nich sympatyczne, czy wręcz przeciwnie? Chyba nikt z nas nie lubi, prawda, kiedy nie doceniamy jego osoby, ale z drugiej strony przepisywanie w poecie temu czy innemu wierszy Tuwima lub Brzechwy mogłoby chyba też być powodem do dumy, bo w końcu to są wiersze z najwyższej półki. Proszę Państwa, ja tymi wierszami wielokrotnie się bawiłam. Bawiłam się wierszami Tuwima w książce pod tytułem Rany Julek i bawiłam się wierszami Brzechwy w książce Atofeller. To książki opowiadające o młodości obydwu panów, nie o ich życiu, nie mówię o życiu, bo ja w pewnym momencie odłożyłam pióro i w jednej i w drugiej książce pióro odkładam tam, gdzie bohater dorasta. Kiedy mój bohater staje się pisarzem, poetą, to ja już o nim pisać nie mam odwagi, kończę książkę, doprowadzam tego chłopca do momentu, kiedy dorasta i staje się autorem książek. Ja chciałam Państwu przeczytać tekst, który pojawił się w książce Atofeller. Tekst, którym nawiązuje do utworu jednego z panów. Ciekawa jestem, czy odnajdą Państwo w tym tekście oryginał. Oczywiście nie jest zagadką to, że chodzi o Brzechwę, skoro Atofeller, ale jaki wiersz jest dla mnie wzorem, to myślę, że będzie troszkę trudniejsze do odgadnięcia. Pewnie tak mniej więcej dwóch wersów będą Państwo potrzebowali na poradzenie sobie z tą zagadką. Na przyjęciu w dzień deszczowy takie słyszy się rozmowy. Czy już Państwo wiedzą? Niektórzy już wiedzą. Co to było to, stryju Piotrze? Niechże stryj trzewiki otrze. Nie dziw, że się mój kaczorku przecież leje już od wtorku. U mnie, szydzi ciocia Mietka, było ta jakoś ani zdziepka. I buciki siup na stolik. Gdzie się ciocia tu gramoli? Ale raban, śmiał się Adam. Wuj po plecach siostrę klepie, jak apetyt różo, lepiej? Dzięki, bracie Rochu, jakoś żyje się po trochu. Bo na mieście krążą wieści, że już w sukniach się nie mieścisz. Patrzcie, mnie przygryza łobuz, a sam brzuch ma jak beczkowóz. Ale raban, śmiał się Adam. Naraz słychać głos wujenki. Ci bliźniacy od Helenki, chyba Stach i Tadeuszek, są roztropni dość jak tusze. Jeden z drugim głowa pusta, zaperzyła się Augusta. Na to wujo Roch, ten wielki,
A tyś głupsza od Brukselki. Ale raban, śmiał się Adam. Tak to sobie gważą czule, nie przejmując się w ogóle tym, że czas gdzieś gna zawzięcie i jutro znowu jest przyjęcie. Gdzie odbyła się podobna rozmowa? Na straganie, oczywiście, że tak, na straganie. Jeszcze jedna zabawa i wrócimy do frazeologizmów u Brzechwy. To podobne zadanie i myślę, że podobnie proste. Na tapczanie siedzę ja. Nic nie robię, tra-ta-ta. A kto się za uchem drapie? Kto przestępców jak Holmes łapie? Kto wśród książąt z rodu Piasta, broniąc miasta, mieczem chlasta? Kto raz sunie po biegunie, a raz cepelinem frunie, by bez lęku i bez pudła dotrzeć wprost do Nilu źródła? Kto okrętem istne cacko, pod banderą mknąc piracką z masztu wprost na pokład hyc? I to niby ma być nic? To za mało, ja się pytam? Nie? To cisza. Tu się czyta. Proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze do tekstów Brzechwy. W końcu on jest bohaterem tego naszego spotkania. To on się pojawia w tytule, który to nasze spotkanie zapowiadał. Chciałabym, żebyśmy wrócili do frazeologizmu w jego wierszach, ale też, żebyśmy jeszcze raz porozmawiali o tych wierszach, które inspirowane są niekoniecznie językiem, a może też życiem. Jest taki jeden wiersz, który bardzo lubię i z którym się zgadzam i który powstał dlatego, że Brzechwie towarzyszył przez wiele lat Dżoncio. Dżoncio to był jego psiak, ale nie mam tutaj na myśli wiersza Dżoncio, choć taki wiersz też powstał. Ten wiersz nosi tytuł Jak rozmawiać trzeba z psem. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam, do mnie psie! I już pies odzywa się. Obaj panowie i Brzechwa i Tuwim wiedzieli, jak rozmawiać trzeba z psem. I obaj, tak jak wspomniałam, dawali tego wyraz w swoich wierszach. Dżoncio, wspomniany ulubieniec Tuwima, pojawił się w literaturze. Tuwim, wyobraźcie Państwo sobie, potrafił się nawet pokłócić z każdym. Ktoś miał podać wątpliwość mądrość Dżoncia. Tuwim uważał, że to jest najmądrzejszy pies na świecie i w ogóle nie chciał na ten temat dyskutować z nikim, a jeśli już, to dyskusja taka nabierała rumieńców, bo Tuwim swojego zdania i swojego psa gotów był bronić. Proszę Państwa, powiedziałam na początku, że Tuwim bawił się dźwiękiem, a Brzechwa dużo rzadziej to robił. Że u niego nie ma wyrazów dźwiękonaśladowczych, że nie ma takich tekstów jak Lokomotywa czy Ptasie radio. Jest jednak jeden utwór, który przytaczamy przy każdej okazji zabaw logopedycznych. Taki utwór, który jest wręcz symbolem zabaw dźwiękiem. Czy wiedzą Państwo, o jakim utworze mówię? Nawet, tak jakoś o tej porze roku, we wspomnianym w tym wierszu mieście odbywa się festiwal. Tak, oczywiście. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Prawda, że to jest nie do przeczytania? Jeszcze raz spróbuję. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Ciągle coś nie tak. I Szczebrzeszyn z tego słynie. To jest tekst, który nie jest tekstem typowo logopedycznym. To nie jest tak, że przez cały wiersz ta zabawa dźwiękiem się toczy, ale wcale nie musi. Wystarczy taki wstęp, taki początek, napisany takim doskonałym piórem, by te dwa wersy stały się skrzydlatymi słowami, tak? Byśmy używali ich zupełnie w oderwaniu od tego tekstu i by rozsławić wspomniany Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn, nie chcę powiedzieć, konkuruje z Rapką, ale wspiera Rapkę, bo takich festiwali nigdy za wiele.
i w jakiś sposób upamiętnia też to, co dla literatury zrobił Brzechwa. Proszę Państwa, te frazeologizmy, które pojawiają się u Brzechwy, czasami są w wierszach głęboko ukryte. Czasami trzeba się takiemu tekstowi, takiemu utworowi przyjrzeć bardzo uważnie, by dostrzec zabawę słowami. Czy są takie teksty, które Państwa zdaniem są pewnego rodzaju wizytówką Brzechwy, a jednocześnie dowodem na to, jak świetną inspiracją do zabaw literackich jest język polski? Są frazeologizmy? Czy jest taki tekst, który tutaj Państwo by chcieli usłyszeć? Taki, w którym kryje się frazeologizm, w którym kryje się głębiej może niż w innych tekstach? A jak? Jeszcze raz? Dowolny będzie wspaniały. Dobrze, to ja chciałam Państwu przeczytać wiersz o jajku, w którym tych nawiązań do tego, co niedosłowne, jest bardzo wiele. Posłuchajmy. Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry, prosi, błaga, namawia, bądź głupsze. Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze? Jajko mądrzejsze od kury i ta gorąca woda to są też elementy, które występują w twórczości innych autorów. Czy pamiętają Państwo makaron, który był w gorącej wodzie kąpany? To jest utwór Wandy Chotomskiej. Zdarzają się też zabawy, tak jak przed chwilą czytanym wierszu, z czymś, czego znieść nie można. Czego nie znosi bocian? Bocian na przykład nie znosi zimy. A Eliza Piotrowska, dzisiaj też o niej rozmawiałyśmy, ona bywała na tym festiwalu chyba, prawda? Eliza Piotrowska w jednej ze swoich wspaniałych książek, mam tutaj książkę na myśli, książeczka Wycieczka, wspomina o tym, że w kinie nie można było wysiedzieć, nie można było znieść atmosfery kina, można było jedynie tam znieść jajko. Bohaterkami były oczywiście kury. Wspaniale frazeologizmami bawi się też Marcin Brykczyński, do którego książek, szczerze Państwa, odsyłam, zachęcam. Ni pies, ni wydra, tak się nazywa jedna z tych książek. To są wspaniałe utwory, wspaniale wykorzystujące i w sposób dosłowny przedstawiające frazeologizmy. A skoro o kolegach mowa, to tak na koniec chciałabym zajrzeć do swojej książki, w której właśnie frazeologizmy uczyniłam bohaterami. Ta książka nosi tytuł Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom. I jest to książka w pewnym sensie inspirowana takimi utworami, czy może takimi autorami jak Brzechwa, jak Brykczyński, jak Piotrowska czy Chotomska. Przeczytam Państwu najpierw wiersz, w którym doszukają się Państwo nawiązań do wspomnianych autorów, zwłaszcza obu panów, silnych nawiązań. I tutaj nie tylko chodzi o frazeologizm. Do żurawia przyszła czapla. Myślę, że już wiadomo, do czego tutaj nawiązuje. Wiersz nosi tytuł Rozmowa. Do żurawia przyszła czapla. Chciała trochę z nim popaplać, bajdurzyła więc o modzie, trajkotała o pogodzie. A co na to żuraw? Nic. Czapla więc skoczyła hyc do sklepiku za jeziorem. Powróciła przed wieczorem z dupką kleju, taśmę rolką, superklajstru całą fiolką i z lepikiem na dodatek. Wszystko to wyjęła z siatek i użyła po kolei. Teraz się rozmowa klei. I jeszcze jedna zabawa językiem. Będzie mowa o babeczkach. Do ciotuni na obiadek wpadł w podskokach stryjek Tadek. Wpadł z kwiatuszkiem w papierzysku, z wypiekami na półmisku, a konkretnie z babeczkami i z babeczką z wypiekami. To babeczki z dzikim bzem, wymamrotał jednym tchem, a to moja żona Dona, również świeżo upieczona.
Proszę Państwa, wiem, że pewnie są już jakieś pytania. Nie wiem, czy one spłynęły do Państwa. Tak, są, bardzo się cieszę. Ja króciutko podsumuję to, o czym tutaj Państwu opowiadałam. Żeby napisać wiersz, a tym bardziej całą książkę, trzeba mieć na ten wiersz czy na tę książkę pomysł. Ten pomysł można znaleźć w życiu, można ten pomysł zaczerpnąć z wyobraźni, a można też, i ja sama robię to bardzo, bardzo chętnie, ten pomysł znaleźć w języku. Językiem bawili się wielcy, bawił się językiem tuwim, najczęściej dźwiękiem, bawił się Brzechwa, najczęściej pewnymi konstrukcjami leksykalnymi. Bawili się językiem też kolejni autorzy, Wanda Chotomska, Marcin Brykczyński, Eliza Piotrowska. Wszyscy oni wykorzystywali ten dar, jakim jest język, to źródło pełne pomysłów, bo w języku na pewno naprawdę pomysłów jest bardzo, bardzo wiele. Trzeba tylko umieć na ten język spojrzeć i umieć skorzystać z tej inspiracji, którą język podaje nam niemal jak na tacy. Najlepszego wskazać chyba nie potrafię. W ogóle jeżeli chodzi o ocenianie wierszy Brzechwy, trudniej mi to przychodzi niż z ocenianiem wierszy Tuwima, może dlatego, że jest ich tak dużo. Ale ja bardzo lubię te wszystkie wiersze, w których on właśnie bawi się frazeologizmami, w których wykorzystuje zabawę językiem. Nie umiem wskazać najlepszego, natomiast są też takie, z którymi się nie zgadzam. Zresztą to dotyczy obu panów. Na przykład wcale nie uważam, że ten dzik jest taki dziki, dzik jest zły. Nie, wierzę w to, że on nie jest taki zły. A jeśli mogę też wspomnieć o drugim z autorów, nie mogę darować Tuwimowi tego, że napisał o Gabrysiu, iż jest on głupi. Wcale tak nie uważam, po prostu chłopak miał fantazję. Nie umiem wskazać najlepszego wiersza. Przepraszam, nie będę udawać. Wszystkie są dobre. No, oczywiście, tak, to nie dla dzieci, to Tuwima przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wiersze dla dzieci i o piosenki dla dzieci, to kiedy czytałam tutaj Państwu wiersz Na Wyspach Bergamutach, to aż mi się to chciało zaśpiewać, zamiast przeczytać. Mnie się kiedyś zdarzyło, kiedy moje dziecko było w przedszkolu, to było kilkanaście lat temu, wystąpić w przedstawieniu na deskach sceny przedszkola, jednego z warszawskiego przedszkoli, i to było właśnie przedstawienie, do którego inspiracją były wiersze i na podstawie tych wierszy napisane piosenki Brzechwy, więc ja Brzechwę mam w głowie, a przede wszystkim Na Wyspach Bergamutach. Ostatnie pytanie. Czy jest takie miejsce w domu, gdzie wiersze rosną najlepiej? Pod prysznicem, przy biurku do pracy, przy kuchennym blacie? Nie, przy kuchennym blacie to zdecydowanie proza, nie poezja rządzi. Przy biurku ja oczywiście pomysły wpadają mi do głowy też w różnych miejscach, najczęściej w naturze, ale realizuję je, kiedy siadam przy biurku, wtedy to, co gdzieś tam się w głowie zrodziło, przekuwam w poezję, zamieniam w wiersz. Dziękuję. Bardzo dziękuję internautom. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś zapytać? Jeśli nie, to serdecznie dziękuję. Bardzo miło było mi spędzić ten słoneczny poranek tutaj z Państwem w Rabce. Nie żegnam się jeszcze, bo za godzinę usiądziemy tutaj z koleżanką i kolegami przed Państwem i poopowiadamy już nie o Tuwimie i nie o Brzechwie, chyba że takie będzie Państwa życzenie. Dziękuję bardzo.